Zapraszamy do wysłuchania podatkowego podsumowania tygodnia przygotowanego przez KPMG w Polsce. Dzień dobry Państwu. Jest 9 kwietnia 2018 roku. Zapraszamy do wysłuchania skrótu wybranych najważniejszych wiadomości podatkowych z minionego tygodnia, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce. Interpretacja ogólna dotycząca dokumentacji TP dla zakładu zagranicznego. 26 marca 2018 roku minister finansów opublikował interpretację ogólną odnośnie obowiązku sporządzania dokumentacji TP dla zakładu. Interpretacja dotyczy ustalenia progów dokumentacyjnych oraz zakresu obowiązku dokumentacyjnego dla podatników będących nierezydentami i prowadzących na terytorium Polski zakład zagraniczny. Zgodnie z interpretacją progi dla celów dokumentacji cen transferowych należy odnosić tylko do przychodu i kosztu samego zakładu zagranicznego, z wyłączeniem przychodów i kosztów jednostki macierzystej. Konwencja MLI wejdzie w życie. W dniu 22 marca 2018 roku Słowenia jako piąty kraj ratyfikowała wielostronną konwencję implementującą środki traktatowego prawa podatkowego, mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszenia zysku MLI. Wcześniej zrobiły to kolejno Austria, wyspa Men, wyspa Jersey i Polska. Tym samym konwencja wejdzie w życie 3 miesiące po jej ratyfikacji przez piąty kraj to jest 1 lipca 2018 roku. Konwencja będzie na razie wywoływać skutki jedynie pomiędzy państwami, które ją ratyfikowały. Ulga rehabilitacyjna w rocznym zeznaniu podatkowym Jedną z ulg, z której mogą skorzystać podatnicy w rozliczaniu za 2017 rok w zakresie PIT, jest ulga rehabilitacyjna. Ulga rehabilitacyjna polega na odliczaniu od uzyskanego dochodu kwoty wydatkowanej na cele rehabilitacyjne oraz cele związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Z ulgi korzystać mogą zarówno osoby niepełnosprawne, jak i przez osoby, na których utrzymaniu pozostawały w 2017 roku osoby niepełnosprawne istnieją dwa rodzaje odliczeń, to jest limitowane kwotowo, czyli ulga przysługuje do określonej wartości, np. wydatki z tytułu użytkowania samochodu do kwoty 2280 zł, oraz niemilitowane, np. wydatki poniesione na zakup i naprawę sprzętu rehabilitacyjnego. Kaucja awat Zgodnie z wyrokiem Najwyższego Sądu administracyjnego z dnia 5 kwietnia bieżącego roku kwota kaucji otrzymanej od nabywcy i zatrzymana następnie w związku z niewywiązywaniem się przez kontrahenta z jego obowiązków wobec spółki stanowi wynagrodzenie tytułem dokonanej dostawy. Dlatego też przepadek kaucji podlega opodatkowaniu VAT. Natomiast w pozostałym zakresie, gdy kaucja nie przepada, kaucja ta nie stanowi usługi ani dostawy towaru w rozumieniu ustawy VAT i w tym zakresie nie podlega opodatkowaniu VAT. Zapowiedź opodatkowania działalności cyfrowej w dniu 21 marca 2018 roku Komisja Europejska przedstawiła dwa projekty dyrektyw mające zapewnić opodatkowanie przedsiębiorstw prowadzących w Unii Europejskiej działalność w obszarze gospodarki cyfrowej. To jest dyrektywę ustanawiającą przepisy dotyczące opodatkowania osób prawnych, których obecność na rynku cyfrowym jest znacząca, oraz dyrektywę w sprawie wspólnego systemu podatku od usług cyfrowych, pobieranego od przychodów wynikających ze świadczenia niektórych usług cyfrowych. Projekty dyrektyw Przedłożone przez komisję są początkiem prac legislacyjnych na szczeblu Unii. Wersja tekstowa odcinka oraz powiązane publikacje dostępne na stronie kpmg.com, łamane na łamane na ppt. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do wysłuchania kolejnego podatkowego podsumowania tygodnia. Wszystkie podcasty z cyklu dostępne są na stronie kpmg.pl.